troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam. Rączkami. Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później. Buraki, świeże buraki. Zabawy jedzeniem. Odcinek 39. Ramen albo rzecz o chińskich zupkach. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka, słuchacie podcastu Zabawy jedzeniem i nagrywając ten odcinek podcastu trochę cofam się w czasie do samych początków tej produkcji, ponieważ odwiedziłam moich rodziców w ten weekend i nagrywam ten odcinek w kabinie dźwiękowej, którą zwykle mam przy sobie, czyli w moim samochodzie. Jest trochę zimno, bo na zewnątrz minus 6, ale mam nadzieję, że wytrzymam. Jest zima, jest styczeń, właściwie ostatni dzień stycznia. Mój ulubiony czas na ramen. Ramen, czyli danie, które w mojej kuchni obecne jest od jakichś 4 lat i zazwyczaj zimą robię go najwięcej. Ramen to jest takie danie w moim repertuarze, które zwykle serwuję gościom, na które zapraszam ludzi, danie, które uwielbia mój mąż. Ewidentnie zasługuje na odcinek i aż dziw, że robię ten odcinek dopiero dziś. Jak zapewne słyszycie, mówię danie, nie zupa, bo ustalmy to na początku, ramen to makaron. Nie zupa, bo zanim ktoś się przyczepi, chcę, żeby dobrze wybrzmiało to, że ramen to makaron. Tytuł odcinka tym samym jest ciut przewrotny, bo pada tam hasło o zupkach, zupkach chińskich. A co one mają z ramenem wspólnego i dlaczego tak dużo? O tym później. No właśnie, co w tym odcinku będzie? Będzie trochę o definicji, o tym, czym ramen jest, a czym nie jest. Trochę o historii, o tym, skąd się wziął i co wpłynęło na jego ogólnoświatową popularność. Garść moich przemyśleń, garść wspomnień, a w drugiej części odcinka rozmowa z dwiema fantastycznymi kobietami, założycielkami Vegan Ramen Shopu, czyli Mają Święcicką i Basią Valento, o historii Vegan Ramen Shopu, o umami w wegańskim ramenie, o obecnej sytuacji w gastronomii i jeszcze paru innych rzeczach. Na samym początku tego odcinka muszę Was przeprosić za moją ewentualną, potencjalną złą wymowę, za to, że nigdy nie byłam w Japonii, więc cała moja wiedza, którą się dzielę, jest tak naprawdę wiedzą zebraną. Wszystkie źródła, na które powołuję się przy produkcji tego odcinka, znaleźć możecie oczywiście na mojej stronie zabawyjedzeniem.pl w opisie tego odcinka. I jeszcze na koniec, w dniu, w którym nagrywam ten odcinek, trwa finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą wspieram całym sercem od maleńkości i w ramach właśnie tego finału wciąż można wziąć udział w mojej aukcji na WOŚP i wylicytować możliwość wystąpienia w Zabawach Jedzeniem, możliwość współtworzenia ze mną jakiegoś odcinka, a do tego koszyk pełen moich chałupniczych spożywczych przysmaków. Jeśli macie ochotę, to link do aukcji również znajduje się na stronie. Aukcja trwa do 3 lutego, czyli jeśli słuchacie tego odcinka zaraz po emisji, to macie czas jeszcze do środy, by wziąć w niej udział. Ramen. Słowo modne, danie modne, obecne w gastrokulturze w ostatnich latach dość intensywnie, w coraz większej liczbie miejsc. Danie japońskie. W ostatnich latach można go zjeść właściwie wszędzie. Bo oprócz tego, że pojawiają się miejsca dedykowane li i jedynie ramenowi, to można go i zjeść i w różnych knajpkach zwanych chińskimi, w miejscach sushi, często w całkiem eleganckich restauracjach serwujących szeroko rozumianą kuchnię fusion. Nierzadko mamy do czynienia w wielu miejscach z wariacjami na temat ramenu. Zdarzają się po prostu zupy zasypane chińską przyprawą 5 smaków, podawane z jajkiem i określane tym szlachetnym mianem, które z ramenem niewiele mają wspólnego. Ramen jako danie tak naprawdę według wielu definicji powinno składać się z 5 zasadniczych części. I te części to oczywiście wspomniany już makaron, wywar, tare, olej smakowy i dodatki. Taka wielka piątka, która stanowi bazę właściwie każdego ramenu. Podstawą, jak już wspominałam, jest makaron. Jest to specyficzny makaron, makaron alkaliczny, który powstaje z pszenicy, właściwie z pszennej mąki i z wody i ma właśnie zasadowy alkaliczny odczyn, a za ten odczyn odpowiada kansui, czyli taki wodny roztwór węglanu sodu, węglanu potasu i właśnie to kansui gwarantuje to, że makaron ma odpowiednią sprężystość, odpowiednią twardość, dobrze się w zupie zachowuje, często też wpływa to na delikatnie żółty kolor i
makaron zwykle jest chyba największą bolączką zarówno podczas przygotowań domowych ramenu. Powszechnie dostępny jest właściwie tylko chyba jeden czy dwa rodzaje takiego gotowego makaronu, choć podobno można próbować zrobić go samodzielnie, bo i owo kansui można tak naprawdę zrobić wypiekając sobie sodę oczyszczoną w piekarniku, więc jeśli ktoś ma maszynkę do makaronu, to może oczywiście podjąć się tego wyzwania. No i zazwyczaj też dobre miejsce z ramenem można poznać w pierwszym rzucie po faktycznie dobrym makaronie. Kolejnym punktem istotnym jest wywar, który no najczęściej jest wywarem mięsnym. Wywar często jest robiony właśnie na kościach, kościach drobiowych, bardzo często też kościach wieprzowych, stanowi taką bazę. I co ciekawe, wywaru nie powinno się według tutaj wszelkich prawideł solić, ponieważ on odpowiada jakby za taką gęstość zupy, za jej taką krzepkość, a smak tak naprawdę i charakter daje nam tare, czyli trzeci istotny składnik. Tare, które można tłumaczyć jako sos. W zależności od rodzaju ramenu różnie to tare może wyglądać i zazwyczaj miesza się je z bulionem, z wywarem w proporcjach 1 do 10 i właśnie to tare nadaje słoność, nadaje głębie, stanowi o charakterze tak naprawdę konkretnego ramenu. Czwartym elementem składowym jest olej smakowy, który zwykle robi za takie wykończenie. Bardzo często to jest olej z czosnkiem albo z chili, albo z krewetkami i to jest jakby kolejny element pogłębiający smak naszego dania. No i ostatni, piąty element to dodatki, które zazwyczaj tak pięknie prezentują się na zdjęciach, no i czynią z ramenu jedno z najbardziej fotogenicznych dań na świecie. Najczęstsze dodatki to jest zielona dymka, to jest boczek ciasiu, nigdy nie wiem, jak dobrze to wymówić, czyli taka po prostu wieprzowina traktowana marynatą, menma, czyli marynowane pędy bambusa, narutomaki, czyli ciastka rybne. To chyba takie najbardziej kanoniczne, klasyczne, powiedzieć właśnie japońskie dodatki do ramenu. No i w tym dokładaniu kolejnych elementów do tworzenia dania chodzi tak naprawdę o pogłębianie smaku umami. Umami, czyli tak zwany piąty smak, już od ponad 20 lat uznawany za jeden z pełnoprawnych smaków podstawowych, wyodrębniony od słonego, czyli smak pełny, wrażenie określane czasem mianem pyszności, smak, który jest w dużej mierze zasługą kwasu glutaminowego. Umami to jest temat, który zasługuje na osobny odcinek i taki odcinek na pewno prędzej czy później powstanie, więc tutaj tylko nadmienię, że trochę ideą właśnie ramenu jest nadbudowywanie tego umami, tak by w daniu było go po prostu jak najwięcej z różnych źródeł, tak można powiedzieć, w taki mój chałupniczy sposób. To umami przejawia się w tym, że po zjedzeniu smacznego, dobrego ramenu powinniśmy wciąż mieć w ustach taki delikatny posmak, takie poczucie przyjemności na języku, które wynika właśnie ze zjedzenia tego dania. W zależności od tego, jak nam się wywar stare łączy i jakie składniki są wykorzystane tak naprawdę do jego powstania, wyróżniamy różne typy ramenów i te najbardziej podstawowe to shio, w którym bazą jest tare na kilku rodzajach soli, to często są rameny klarowne. Kolejne, jedno z moich ulubionych długo to shoyu, czyli taki, który bazuje na tare z sosów sojowych albo z sosu sojowego. Następny to miso ramen, który swą nazwę i typy zawdzięcza tare na bazie pasty miso, czyli pasty ze sfermentowanej soi. No i w Polsce bardzo często spotykamy też tonkotsu, który swą nazwę bierze znowu nie od tare, ale od rodzaju wywaru. A tonkotsu bazuje na wywarze wieprzowym, który jest taki ciężki, gęsty, kolagenowy, często mleczny trochę w kolorze. Czasem też dzieli się rameny w zależności od tego, na bazie jakiego wywaru one powstają. Czy to jest wywar ciężki, właśnie taki bogaty, to wtedy jest kotteri. Czy też lekki wywar, taki powiedzielibyśmy nieco rosołkowy w duchu, czyli asari, który właśnie spotykany jest w tym shio czy w shoyu. Prócz tego w Japonii ponoć mnóstwo jest regionalnych stylów ramenu, które charakteryzują konkretny obszar kraju. I tu mogę Was odesłać choćby do tekstu na blogu Pyza Made in Poland właśnie na temat różnych stylów ramenu w zależności od regionu. Ze względu na to, że w Polsce nierzadko ten ramen pojawia się w restauracjach z górnej półki, że ceny
też miewa często z górnej półki. Wciąż sporo osób traktuje ramen jako danie eleganckie. W gruncie rzeczy rodowód ma jednak mocno street foodowy. Jest tam daniem powszechnym, popularnym, często lunchowym, zjadanym w przerwie w pracy, zamawianym bardzo często w automatach, nierzadko traktowanym też ponoć jak nasze krakowskie zapiekanki, czyli jako przerwa w trakcie zakrapianej imprezy, by posilić się czymś i móc, mówiąc otwarcie, pić dalej. Czasem oczywiście jest i on wynoszony do rangi sztuki. Nie brakuje prawdziwych ramionowych mistrzów. No zresztą ta tendencja znalazła swoje odzwierciedlenie w tym, że właśnie budki z ramenem zostały oznaczone gwiazdkami Michelin, które wcześniej kojarzone były tylko z fine diningiem i z kuchnią z górnej półki. Sam sposób jedzenia ramenu też jest bardzo charakterystyczny. Wiele też informacji na temat tej specyfiki znaleźć można w internecie. No bo wychodzi na to, że przy jedzeniu ramenu konieczne jest siorbanie, które w naszej zachodniej kulturze kojarzy się raczej z byciem niegrzecznym, z jedzeniem niekulturalnym. Co ciekawe, to siorbanie nie jest kwestią etykiety, a po prostu praktyki, techniki. Chodzi o to, że bulion, zupa jest tak gorąca, że siorbanie, wciąganie klusek z jednoczesnym wciąganiem chłodnego powietrza pomaga trochę w buzi już nam tą porcję ostudzić. Jak możecie więc wywnioskować z tego wprowadzenia, ramen to posiłek dość demokratyczny. I to też wynika mocno z jego historii. No i pojawiają się takie doniesienia, że tak naprawdę taki typ makaronu jak ramen był już w Japonii przygotowywany w XV wieku. Nie ma jednak żadnych pisemnych potwierdzeń tego faktu. Jedna z takich popularnych informacji, która się pojawia przy okazji historii ramenu, to informacja o uczonym Shushun Sui, który miał przywieźć ze sobą przepis, gdy uciekał z Chin, no ale nie ma na to tak naprawdę żadnych dowodów. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi natomiast z 1910 roku. Wtedy to w tokijskiej dzielnicy Asakusa otwarto pierwszą restaurację serwującą ramen i była to restauracja Rai Raiken. Po raz pierwszy używano tam do ramenu japońskiego sosu sojowego. Pojawiło się też ciasiu, czyli właśnie tam marynowany, pieczony boczek, dymka i pędy bambusa, czyli te dodatki, które po dziś dzień uchodzą za szalenie klasyczne w przypadku ramenu. I jeśli chodzi o historię ramenu, postanowiłam oprzeć się na pracy naukowej George'a Salta z New York University, który poświęcił badaniom nad ramenem kawałek swojego życia. Efektem jest książka The Untold History of Ramen, która została wydana w 2014 roku. Salt pisze w tej książce, że ta pierwsza restauracja, właśnie Rai Raiken, była skierowana w dużej mierze do robotników, tam gotowali chińscy kucharze, no i ramen zaczynał cieszyć się popularnością, bo był jedzeniem tanim, był jedzeniem klasy robotniczej. To było po prostu ciepłe, stosunkowo szybkie i przystępne cenowo jedzenie, co oczywiście nie było bez znaczenia. Jako jedzenie tanie i pożywne było też popularne wśród ówczesnych studentów, żołnierzy. Druga wojna światowa, sam okres II wojny światowej przyniósł zapaść, jeśli chodzi o popularność ramenu, a wynikało to oczywiście z problemów z zaopatrzeniem. Sytuacja na rynku była tak trudna, jedzenia było tak mało, że zarabianie na jedzeniu, sprzedawanie jedzenia było surowo wzbronione do 1949 roku. I George Salt pisze, że tak naprawdę w tym czasie sprzedawanie ramenu mogło grozić więzieniem, w ogóle zarabianie na jedzeniu w ten sposób. Z drugiej strony okres powojenny bardzo do popularności ramenu w Japonii się przyczynił i to też miało związek z brakami w zaopatrzeniu, bo w trakcie wojny zniszczone zostały wielkie plantacje ryżu. Japończycy cierpieli na niedobór wielu produktów spożywczych i kiedy potem zezwolono już tak naprawdę na sprzedawanie jedzenia, ramen okazał się być dobrym daniem na te czasy, dlatego że jedzenia generalnie nie było dużo, więc wywar gotowany na kościach, na resztkach łatwo było wyprodukować. Ponadto Stany Zjednoczone, Ameryka dofinansowywała produkcję pszenicy
No i na wszelkie sposoby próbowano Japończyków do tej pszenicy przekonać. Okazało się, że makaron był dużo bliższy japońskiej kulturze niż chleb, niż pieczywo. No i ramen zaczął zyskiwać na popularności. Wtedy też mniej więcej, jak pisze znowu Brian McDuxton w swojej książce, na popularności zyskiwać zaczęły lokalne wariacje. I tak mieszkańcy Hokkaido zaczęli do ramenu dodawać miso. Na południu powstał kremowy tonkotsu, który podbił potem kraj w latach 80. W 1958 staje się rzecz przełomowa dla historii ramenu, bo Momofuku Ando, założyciel Nissin Food Products, czyli firmy spożywczej, wymyśla ramen w wersji instant. Udaje mu się przeprowadzić proces nazwany odwodnieniem suszonego makaronu, no i tworzy zupkę z papierka. Początkowo jest to jedzenie, które ma usprawnić na przykład życie gospodyń domowych i ułatwiać im gotowanie zupy w domu. W 1971 roku wymyśla zupkę w kubku, taką, do której nie potrzeba nawet naczynia. Jedyne, co należy, to zalać ją wrzątkiem. 2 lata później zupka z kubka trafia do Ameryki. A co potem się dzieje, to chyba możecie się domyślić. Dość powiedzieć, że na świecie konsumuje się obecnie ponad 1 miliard makaronu instant rocznie. Myślę, że my w Polsce też się do tego przyczyniamy. Lata 80. i 90. w Japonii to już wielki ramenowy boom. Powstają wycieczki szlakiem różnych rodzajów ramenu. Powstaje Muzeum Ramenu oraz Muzeum Ramenu Instant. Organizowane są festiwale, konkursy, pokazy. Współcześnie w całej Japonii jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc serwujących ramen. I co ciekawe, 80% z tych miejsc to są małe biznesy, niewielkie korporacje, tylko po prostu rodzinne firmy. No ale nie tylko Japonia, obecnie na całym świecie jest kilka tysięcy miejsc z ramenem. A niemała w tym zasługa tego rozwoju popularności ramenu na świecie, niemała zasługa pewnej osoby, jeśli interesujecie się światową gastronomią, to być może nazwisko wynalazcy zupek instant z czymś wam się kojarzy. Przypomnę, ten wynalazca to Ando Momofuku, a Momofuku, dokładnie Momofuku Noodle Bar, no to pierwsza restauracja Davida Changa, która powstała w 2004 w Nowym Jorku. David Chang to kucharz, celebryta, osobowość gastronomiczno-telewizyjna. Jeśli macie Netflixa, interesujecie się kuchnią, to na pewno widzieliście go nieraz, choćby w fantastycznym Ugly Delicious. Obecnie David Chang ma wielkie imperium gastronomiczne, kilkanaście knajp i kilka innych około gastronomicznych biznesów, no ale wszystko zaczęło się właśnie od Momofuku Noodle Baru, który ten amerykańsko-koreański szef stworzył, bo jak twierdził podobno, w Nowym Jorku nie było gdzie zjeść dobrego ramenu, a on po spędzeniu kilku lat w Japonii po prostu o tym ramenie marzył. No, Changa uważa się trochę za ojca takiej hipsterskiej miłości, mody w dużej mierze na ramen i tego, jak stał się jednym z istotniejszych trendów tak naprawdę początku XXI wieku w światowej gastronomii. Ramen obecny jest też dość intensywnie w popkulturze i ten boom, japoński boom w latach 80. miał swoje odzwierciedlenie w filmie Tampopo z 1985 roku. Azjatycka odpowiedź na spaghetti western, czyli ramen western, albo znalazłam takie określenie noodle eastern, czyli japońska komedia z 1985 roku o młodej wdowie, która prowadzi bar dla kierowców. No i z nieoczekiwanej strony pojawia się pomoc, ona uczy się tworzyć idealny ramen. Polecam wam bardzo ten film, mnóstwo jest w nim świetnych scen, między innymi z senseiem, który uczy młodego adepta, jak właśnie jeść ramen w sposób właściwy. Dużo jest też siorbania, więc można się podszkolić z profesjonalnego jedzenia ramenu. Sate, sore dewa ioio men kara tabe hajimemasu. この時ですね。
Amerykańska odpowiedź na tampopo datuje się na 2008 rok, czyli powstaje prawie 20 lat później. I jest to film Ramen Girl. Ramen Girl, czyli film, który dołącza do tego złotego grona wspaniałego polskiego przekładu, bo jego polski tytuł to Miłość o smaku Orientu. Główną bohaterką jest Amerykanka, która jedzie do Tokio za swoim chłopakiem. Chłopak ją zostawia, ale ona postanawia zostać i nauczyć się robić ramen. Nikt nie chce jej tego uczyć, bo jest Amerykanką, zostaje sprzątaczką, by nauczyć się cierpliwości niezbędnej do przygotowania wspaniałej zupy. Was the beginning of a new journey. I want to cook ramen. I want to make people happy the way you do. Można obejrzeć, ale jeśli macie czas tylko na jeden film, to zdecydowanie bardziej polecam wam Tampopo. W ostatnich latach pojawił się też jeszcze jeden film z ramenem w tytule. Film z 2018 roku, Ramen Smak Wspomnień. Film z Singapuru o przywoływaniu przeszłości za pomocą tak naprawdę odtwarzania historii przez stare przepisy, przez gotowanie, poznawanie przeszłości rodziny. Co ciekawe, w filmie właściwie nie ma ramenu. Jako dziecko lat 80., urodzone w latach 80., nie mogę oczywiście nie wspomnieć o chyba najbardziej bezpośrednich przejawach popkultury, z którą mieliśmy do czynienia z ramenem w tle, i były to oczywiście kreskówki. Kreskówki japońskie, które oglądaliśmy często na Polonii 1. Ja byłam wielką fanką Sailor Moon. Bany, czyli Usagi Tsukino, była łakomczuchem, bardzo lubiła jeść i właśnie też były sceny, jak pożerała kluski, tak chyba można powiedzieć, makaron. Fani anime Naruto na pewno też kojarzą, że ulubiony posiłek głównego bohatera to był właśnie ramen. Jeśli chodzi o Polskę i nasze podwórko, jeśli chodzi o moje własne z ramenem skojarzenia i wspomnienia, to pierwszy raz spróbowałam go chyba w 2014 roku. Wtedy to krakowski Yellow Dog przemianował się na Ramen Girl i Luisa Trisno serwowała tam rameny. I wydaje mi się, gdy myślę o tym z dzisiejszej perspektywy, że było to odrobinkę za wcześnie, bo owszem, nie brakowało ludzi, którzy byli zachwyceni, ale pamiętam też komentarze, że ludzie dziwili się, żeby tak dużo płacić za zupę. Nie do końca ta idea była rozumiana. Pamiętam zresztą tę pierwszą wizytę, która była takim mieszaniną ciekawości i rozczarowania. Byłam tam z Justyną, jej ramen był wspaniały, ona była zachwycona, mój był mocno przeciętny. Nie miałyśmy takie mieszane uczucia, niedługo potem Ramen Girl się zamknęło i na kolejny ramen trzeba było w Krakowie trochę poczekać. Pamiętam początek 2017 roku, jak z Bartkiem staliśmy w naprawdę długiej kolejce do Akity, która przyjeżdżała na zlot food trucków i właśnie z food trucka serwowała ramen. I to było wydarzenie, bo nigdzie wtedy w Krakowie stacjonarnie ramenu nie można było dostać. To były też moje początki z gotowaniem, bo pamiętam, jak pozamawiałam z internetu różne produkty, by zrobić ramen w domu, i szperałam po anglojęzycznych stronach, zagłębiałam się w te różnice właśnie między tare, takim i owakim, jak ten bulion ugotować. Pamiętam nawet, że te pierwsze próby były całkiem satysfakcjonujące, no i właściwie 4 lata minęły, ramen dalej pozostał daniem, które lubię robić w domu, które lubię gotować i który mi się w gruncie rzeczy nie nudzi, chyba dlatego, że można trochę poszaleć z wariacjami na temat. A potem nagle tych miejsc zaczęło przybywać, w Krakowie pojawiło się świetne Ramen People, otworzył się też lokal Akity, w innych miastach również zaczęły pojawiać się ramenownie, no i jedno z pierwszych miejsc, które też do tego wielkiego boomu i hype'u na ramen, bo chyba tak można powiedzieć, się przyczyniło, był też Vegan Ramen Shop, czyli miejsce, które zrobiło coś niezwykłego, bo zaoferowało ramen wegański,
naprawdę wyjątkowy, pełen smaku, ale o tym więcej w rozmowie z dziewczynami za chwilę. Osobiście ramen uwielbiam, tak jak w latach 90. uwielbiałam zupki chińskie i wifon złoty kurczak był moim comfort foodem. Moi rodzice zresztą też zupki chińskie pokochali i pamiętam te lata 90. to był okres prawdziwego boomu właśnie na wifony, na wszystkie wyjazdy, na obozy. To było po prostu coś fantastycznego, że można było sobie zjeść zupkę z papierka pełną smaku. No i my teraz, pożeracze ramenów z wielkich miast, jesteśmy tak naprawdę tymi dziećmi, które w latach 90. wsuwały te wifony z zapałem, więc może dlatego ramen tak mocno trafia w te nasze smaki. Ale koniec tych dywagacji, moi drodzy, pora na rozmowę. Rozmowa oczywiście w ciut pandemicznej jakości, bo nagrywana zdalnie, jak wszystko w obecnych czasach, ale niechże wam jakość nie przysłoni fantastycznych treści, których będzie można posłuchać. A w odcinku goszczę dzisiaj dwie kobiety, Maję Święcicką i Basię Welento, czyli współzałożycielki Vegan Ramen Shopu. Miejsca, które otwiera oczy niedowiarkom i to tym niedowiarkom, którzy mówią, że nie no, ramen, no to oczywiście kolagenowy wywar na wieprzowinie, dużo boczku, a tu proszę, wegański i z ogromnym sukcesem. Miejsce fenomen, miejsce, bez którego chyba trudno wyobrazić sobie kulinarną mapę Warszawy. Jak to się udało? Jak to się udało? No, na początku wszyscy się z nas śmiali, no bo jak to właśnie, tak jak mówisz, ramen bez mięsa, nikt tego nie będzie kupował, nikt tego nie będzie jadł w ogóle, to jest głupi pomysł. No i wszystko zaczęło się od Mai, która w tamtym momencie była bardzo religijną weganką. No i tak, to, tak naprawdę samo wyszło, to nie miało jakiegoś mega biznes planu, po prostu Krzysiek, nasz wspólnik i prywatnie partner Mai, on zrobił pierwszy ramen, no i była taka kolacyjka, powiedzmy, ze znajomymi, no i Kison podał ten ramen swój zrobiony własnoręcznie, nauczony z internetu, YouTube'a, no bo Kison zawsze do wszystkiego podchodził tak geekowsko, ponieważ on robił gry komputerowe, my nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z kuchnią wcześniej, no i on podał ten ramen na tej kolacji i kolega powiedział, jak to zjadł, że no, on by za ten ramen to mógłby nawet na mieście zapłacić pieniądze, nie? No to Maja, no dobra, no to robimy to. No i tak się zaczęło tak naprawdę. W okresie, kiedy ramen zaczynał się wznosić mocno na fali zainteresowań naszych gastronomicznych, ale jeszcze nie był na topie tak bardzo jak teraz. To, że on rośnie, to, że on rósł, że on był na fali, chciałabym trochę przypisać też sobie, bo my zanim otworzyliśmy nasz lokal, to przez 2 lata braliśmy udział w takich historiach jak targi śniadaniowe, gdzie robiliśmy po prostu pop-upy nasze i tam były pierwsze rameny, więc zanim był 2017 i otwarcie, to już od 2 lat można było znaleźć ramen w naszym wykonaniu na jakichś outdoorowych eventach. I myślę, że kiedy zaczęliśmy robić te eventy w ogóle na Facebooku i tak dalej, no to faktycznie po prostu widać po tych eventach, po tym jak ta marka też rosła, że kiedy już otworzyliśmy ten lokal na, planowaliśmy otworzyć lokal na Finlandzkiej, nasz pierwszy lokal, to już ta marka była tak dość rozpoznawalna, że nie było wątpliwości, że po prostu to pójdzie. No. No ja pamiętam te czasy, kiedy po prostu też, no ja z perspektywy Krakowa, ale jak się miał pojawić jakiś food truck z ramenem, to w ogóle kolejki przez po prostu kilometrowe, no bo nigdzie indziej ramenu nie było. No to był ten Akita. Tak, to była Akita, dokładnie. Byli też prekursorami. Ale w ogóle ramen, skąd, dlaczego ramen akurat? To tak tam, czy to była taka zajawka akurat konkretnie, żeby to robić? Nie, to nie było tak, że to że byliśmy jacyś, nie wiem, jakimiś ramen freakami, czy jakoś czy coś w tym stylu. Po prostu lubiliśmy jeść zupki chińskie, a ramen można było dostać, jeżeli w ogóle w Polsce, to tylko w wersji mięsariańskiej. No i chcieliśmy zrobić w wersji niemięsariańskiej, dla siebie wyłącznie. A później się okazało, że i to naprawdę podczas obiadu po prostu u nas w domu, na którym był ramen i byli znajomi, po prostu okazało się, że to pójdzie. No i ci znajomi bardzo nas zachęcali do tego, żebyśmy spróbowali. No i tak, po prostu od domowego gotowania to się zaczęło. Pracowaliśmy od 8 rano, bo tyle ramen musi się gotować. W sensie musieliśmy wstawać tak wcześniej, żeby w ogóle móc otworzyć o godzinie 16, bo tak zaczynaliśmy, jak pracowaliśmy jeszcze tylko we trójkę plus kolega na zmywaku.
No i tam stopniowo, jak już nas było stać na jakichś pracowników, to mogliśmy się wyspać i otworzyć o 14. No teraz już otwieramy o 12, teraz już jest zupełnie inaczej, no ale teraz to jest sieciowanie, malutki rodzinny lokalik. No i robicie rzeczy wyjątkowe, bo no ramen jakby gdzie nie czytać, czy to w publikacjach naukowych, czy w poważnych artykułach, no to zawsze się podkreśla, że no to zwykle boczek, to katsuobushi, to ten kolagen z nóżek wieprzowych. Tymczasem nawet ludzie, którzy są super japońskimi specjalistami, mówią, że ramen w Vegan Ramen Shopie jest japoński w duchu, mimo że nie ma tam grama mięsa, że jest mnóstwo umami, że jest ramenem na 100%. I pytanie, w czym tkwi sekret i no jak to umami wyciągnąć właśnie z warzyw? No nie powiem ci, w czym tkwi sekret. Albo powiem. Można się za to zabrać w domu, tylko po prostu to się nie opyla, nie? My w tym, jak zabieraliśmy się za te nasze obiadki ramenowe, zanim jeszcze zabieraliśmy się za nasze targi ramenowe, to jest zabawa na 6 godzin. I to jest śmierdząca zabawa na 6 godzin, bo te warzywa, które są najbardziej umami, to są warzywa typu kapusta i grzyby, więc przypomina mi to i wszystkim to przypomina ten cudowny czas w roku, kiedy robi się bigos w domu. Wszystkie kurtki pachną jak bigos później, bo ten aromat jest zawiesisty i tak się po prostu zawiesza, lubi się zawieszać w powietrzu. Oczywiście no nie mówię, z czego zupełnie w 100% jest zrobiony bulion, ale to jest po prostu bardzo dużo różnych warzyw i nawet owoców i na przykład też ryż, który służy nam do zagęszczenia jednego z bulionów. To jest baza i sam ten bulion, jak go ktoś zrobi, to on nie będzie pyszny i to właśnie nie o to chodzi, żeby on był pyszny. To jest taka chyba największa pułapka robienia ramenu w domu, że próbujemy osiągnąć pyszny bulion, a to nie jest to. Ramen ma taką anatomię, że składa się z tego bulionu, który jest tłem, ale składa się też z bazy smakowej, tak zwanego tare i składa się też często z oleju smakowego, no i oczywiście z makaronu, a tak w ogóle to ramen to makaron. Ramen to makaron to hasło, które wszyscy puryści mocno podkreślają, bo często się rozmywa w rozmowach na temat ramenu, czy w jakichś recenzjach, że gdzieś to umyka. Tak, no jest istotne i teraz powiem w sekrecie, że jeżeli ktoś bardzo chce zrobić ramen, ale tak no bardzo na szybko i bardzo po łebkach, to może zrobić ramen na bazie, taki podobny do takiego naszego, na bazie mleka sojowego, bo my ten swój ramen gęsty, czyli na przykład creamy albo spicy miso, my ten ramen gęsty zabielamy sobie mleczkiem sojowym, czy tam napojem sojowym, bo teraz nie można mówić mleko. I jeżeli chcecie, to możecie po prostu zrobić zwykły jakiś rosół, na zasadzie kostkę rosołową, po prostu rozpuścić w mleku sojowym. I to już jest baza, nie? Jeżeli kostkę rosołową dorwiecie jakąś w ogóle grzybową, to jest świetna baza. Więc polecam w ten sposób to robić, zamiast gotować bigos przez 6 godzin. My gotujemy. Bo zależy nam na tym, żeby to było autentyczne, nie? I dlatego mamy ten, że autentyczne. No, żeby, nie zależy nam na tym, żeby to było japońsko-purystyczne oczywiście, no bo to w ogóle nie jest japońsko-purystyczne i mieliśmy eventy, w których robiliśmy żurek albo barszcz w wersji ramen, ale chyba nam najbardziej zależy na tym też, żeby to było pyszne i no i wiecie, no żeby nie jeść codziennie zupek zrobionych z kostki, nie? Ale to jest tylko baza. A to, co jest najważniejsze, to jest ta baza smakowa. I tą bazę smakową to się robi na dwóch sosach sojowych i przyprawach. I się te dwa sosy sojowe soli i się je słodzi i się dodaje miryn i się dodaje inne przyprawy. Ale jak osiągniecie taką bombi umamę, robiąc te mieszanki sosów sojowych, polecam różne eksperymenty, bo to jest naprawdę zabawy co niemiara z tym, no to jest tą bazą smakową do ramenu. Więc w sumie możecie to dodać tylko do samego mleka sojowego i łatwo jest zobaczyć, jak bardzo to wszystko zmienia. Nasz bulion z kapusty i ryżu i tak dalej jest ohydny w smaku. Dopiero jak doda się do niego właśnie tare, bazę smakową z sosów sojowych, to się wszystko zmienia. Albo miso tare, czyli bazę smakową z miso i to jest wtedy zupełnie inna zupa ugotowana na tym samym bulionie. Więc bulion nie jest sekretem. To tare.
masz tak, że wymyślasz koncepcję jakichś nowych zup, że pracujesz nad tym, że cały czas cię to kręci na takiej zasadzie, żeby zrobić coś nowego, coś innego? To szczerze tak, cały czas mnie to kręci, ale przy robieniu trzech restauracji okazuje się, że twoja praca jako właściciela tych restauracji staje się głównie administracyjna. Więc w momencie, w którym przychodzi do wymyślania nowych ramenów albo w ogóle jakichkolwiek nowych dań, no to powierzyliśmy to takiemu Mikołajowi, który pracuje z nami od samego początku i najpierw pracował w ogóle na zmywaczku, po prostu tak trochę po znajomości z Basią, żeby nam pomóc, a później przeszedł przez wszystkie stanowiska. No i chyba wsiąkł bardzo w tą kuchnię japońską i on się teraz zajmuje wymyślaniem. Natomiast my bierzemy w tym procesie udział. Próbujemy go nakierować, co byśmy chcieli, żeby on zrobił, a później, kiedy on robi, no to testujemy i mówimy, co może można byłoby zrobić lepiej albo jaki składnik nam przychodzi do głowy, żeby to była taka praca wspólna i żebyśmy też coś mieli właśnie radości z tego, z tej naszej ramenki, bo w ogóle przy trzech ramenkach, no to już w ogóle, ale nawet przy jednej, jak jesteś jej właścicielem, to niestety, ale no trochę marzenia o tym, że będziesz codziennie rano wstawać i mieć podłogę w swoim lokalu się po prostu rozbijają o to, jak dużo jest pracy administracyjnej, która nie ma nic wspólnego z taką rzeczywistą pracą w ramenie. Mhm. Jeśli mogę zapytać, które zupy się cieszą największym wzięciem, czy są po prostu najpopularniejsze? Można. Od samego początku w naszym ramenie najlepiej sprzedaje się spicy miso ramen i creamy shio ramen. Mhm. Dwa kremowe rameny, które są od początku w naszym menu i nigdy nie, z niego nie zeszły. Znaczy spicy miso schodzi czasowo, kiedy jest jesień i na rzecz pumpkina, czyli pumpkin spice ramen. To jest ten, jakby ta sama baza, tylko troszeczkę inaczej zrobiona. Zaskoczyła cię popularność, jak to szybko Vegan Ramen Shop się stał miejscem naprawdę no kultowym, chyba trzeba użyć tego wyświetlanego zwrotu. I to nie tylko w Warszawie, ale ogólnie ogólnopolsko. Stał się znanym brandem ogólnopolską. Tak. No ja to tak, jako foodie to tak postrzegam. Byłam na Food Studies, miałam ludzi z Poznania, z Gdańska i w ogóle no wszyscy znali waszą knajpę, nie? Nie wiem, no to jest magia. Trudno jest mi się pogodzić z tym, że to już jest kultowe, bo to dopiero przecież jest raczkujące w mojej głowie i jeszcze jest wielka, długa droga przed nami i przecież możemy jeszcze zrobić tyle super rzeczy. Ale też trzeba faktycznie mierzyć siły na zamiary trochę i może faktycznie zrobić taki reality check, jak bardzo to jeszcze może urosnąć też pod względem właśnie trendu i też pod względem potrzeby. Ja powiem ci, kiedy ja byłam w szoku. Ja byłam w szoku, kiedy otworzyliśmy drugi lokal. Bo otworzyliśmy pierwszy lokal i były te kolejki, to po prostu byłam szczęśliwa i dumna, ale pomyślałam sobie, okej, no, że skoro te kolejki są nieustająco, no to musimy zwiększyć godziny otwarcia. Zwiększyliśmy, kolejki były dalej. No to pomyślałam, okej, no to może wezmę kredyt i otworzę drugi lokal, no bo po prostu jest tych ludzi do nakarmienia trochę. No i wziąłam kredyt, otworzyłam drugi lokal i założenie było takie, że ta kolejka się po prostu rozbije na dwa lokale, ale tak nie było. Były kolejki w dwóch lokalach. I to był moment, w którym zrozumiałam, że sobie chyba nie zdaję sprawy z tego, jaka to jest skala. Bo kiedy otworzyliśmy trzeci lokal, to kolejki w weekend były w każdym z tych lokali. W to lato, nie? Pandemiczne. No i wychodzi na to, że jeszcze nie wyczerpaliśmy jakby możliwości rozrastania się w Warszawie. Aczkolwiek pandemia nam pokazała, że niekoniecznie będziemy szli teraz w robienie następnego lokalu, tylko właśnie jakoś będziemy próbowali może zrobić zewnętrzną kuchnię czy coś takiego, żeby spróbować zagospodarować ten temat dowozów na zawsze, no bo my ogólnie nigdy nie mieliśmy dowozów, po prostu nie byliśmy w stanie ich robić ze względu na wydolność naszych kuchni, bo musielibyśmy je robić po prostu kosztem gości, którzy są na miejscu. No właśnie, nagrywamy się pod koniec stycznia, wiemy, że gastronomia się jeszcze nie otworzy, te obostrzenia się przeciągają, coraz więcej miejsc upada, sytuacja jest mega, mega trudno, jak tak naprawdę sobie radzicie? Mamy spadek o 60%. W weekendy jest okej. Okay. Weekendy jest naprawdę duży ruch. I to jest coś, co się nie zmieniło, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. I te weekendy nam ratują tyłek, ale no nie jest jakoś świetnie finansowo też. No, wiesz co, no jesteśmy w dupie, no i niestety próbujemy się w niej urządzać, no bo nie mamy innego wyboru, to jest nasza nowa rzeczywistość. Działamy elastycznie. Pierwszy lockdown był na pewno dla nas bardziej stresujący, bo nie wiedzieliśmy totalnie, co robić. Weszliśmy we współpracę z pośrednikiem, nie będę wymieniać nazwy. No, dostawy.
Chodzi o Dostawy, dokładnie, dostawy, aplikacje i tak dalej. No i mówiłam w pandemicznych odcinkach, że te prowizje są mordercze po no prostu. wiesz, przy dostaniu pierwszej faktury to myśmy się popłakali autentycznie, bo okazało się, że my w ogóle na tym nie zarabiamy, a wręcz dokładamy zeta po prostu do każdego dowozu, a ekipa jest zarobiona po pachy, no bo strasznie dużo jest tych zamówień, no ale no co, po co wychodzić na zero, albo jeszcze dokładać, no to nie ma totalnie sensu. No więc co zrobiliśmy? Stwierdziliśmy, że zrobimy własne dostawy, własną stronę internetową, która wygląda jak po prostu... Jak z 98 roku. Jest wspaniała, bardzo ją kocham i kiedyś jakiś koleś zadzwonił tylko po to, żeby nam powiedzieć, że nasza strona jest obrzydliwa i ja chciałam po prostu, tak mnie to zdenerwowało, że chciałam powiedzieć, że sam jest obrzydliwy, ta strona jest doskonała i nie wiem, nikt nie powinien ci mówić, że twoja strona jest paskudna, to jest naprawdę niegrzeczne. Zdecydowanie. No i dalej już pociągnęliśmy po prostu na własnych dostawach, na początku samochodowych, teraz już mamy tylko i wyłącznie rowerowe. No my nie jesteśmy bossami dostaw, przypominam, że przed lockdownami my nawet nie mieliśmy wynosów, nie mieliśmy niczego po prostu. Trzeba było przyjść z własnym opakowaniem, jeżeli chciałeś na wynos, no i tyle. Także my tak naprawdę zmieniliśmy wszystko o 180 stopni, nie było u nas w lokalu telefonu nawet. No bo po co? Nie mieliśmy ani rezerwacji, ani takeaway. Teraz mamy wszystko, telefon, maila, stronę internetową, czego też wcześniej nie było. Działamy na miarę rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, więc no, dostosowaliśmy się, powiedzmy, jak takie karaluchy po atomówce. No mieliście nawet ambitne próby z wysyłką na całą Polskę. Tak, to był świetny pomysł. Na zasadzie rzuciłam go jako żart, ale spróbowałyśmy. No nie pykło. No nie pykło. Aczkolwiek to nie było tak, że to by w ogóle nie pykło z naszej strony, nie wiem, pod względem logistyczno jakimś tam, byśmy się dostosowali do tego. To nie pykło z tego powodu, że po prostu tego nie można robić. No pewne fakty zostały zatajone przed nami podczas podpisywania umowy i pan handlowiec nam, mimo tego, że dokładnie mu powiedziałam i dokładnie mu opisałam, co będziemy wysyłać, nie widział przeszkód, żeby to wysyłać normalną przesyłką właśnie do paczkomatów. No a później jak podczas pierwszej wysyłki tam niektóre paczki, była jakaś część paczek, która po prostu nie dotarła na czas, osoby, które zamówiły, nie miały notyfikacji żadnej na ten temat, no i chcieliśmy się dowiedzieć, o co chodzi, więc zaczęliśmy bardziej tam do nich wydzwaniać, no bo to w końcu jest taki towar wrażliwy czasowo, tak, nie chcielibyśmy, żeby to szło długo, no bo przydatność to ma 72 godziny i dłużej nie gwarantujemy, że będzie dobrze, nie? Przynajmniej tak to wynikało z naszych badań, bo zrobiliśmy nasze badania, a no, dalej, żeby opowiedzieć, jakie tam są regulacje, no to powinny być badania przechowalnicze, które się robi w ogóle w specjalnych laboratoriach, żeby w ogóle coś takiego próbować wysyłać, żeby coś w ogóle takiego próbować zarejestrować jako produkt. Ogólnie w prawie kurierskim polskim w Polsce, jeżeli chcesz wysyłać jedzenie, które ma krótką datę przydatności do spożycia, czyli takie jedzenie restauracyjne, to nie możesz tego robić bez zachowania ciągu chłodniczego. Czyli teoretycznie na przykład dla nas rozwiązaniem byłyby lodówkomaty, a nie paczkomaty. No ale lodówkomaty są tylko w dużych miastach, a nasze zamówienia obejmowały całą Polskę, więc to jakby nie rozwiązuje problemu całej Polski, w sensie tego, że cała Polska chciałaby kupić ramen. I było dużo paczek do no, małych miejscowości bardzo po prostu. I mnie to najbardziej cieszyło w sumie, że za 24 godziny ktoś po prostu w jakiejś wiosce będzie sobie jadł ramenik. To było coś najpiękniejszego w tej wizji. Bardzo chcieliśmy to realizować. Natomiast no, te lodówkomaty zostały naszą jedyną opcją w tym momencie. I tak prawdopodobnie te lodówkomaty będą po prostu za małe na nasze potrzeby. Bo tam jest kilka lub kilkanaście tych kieszonek, nie? A my no, na takie większe miasta, no to mieliśmy znacznie więcej niż kilka lub kilkanaście zamówień. I po prostu byśmy zatkali im te lodówkomaty. Więc to mogłoby nie mieć sensu. Rozmawialiśmy z innymi firmami, które się zajmują przewozem i wiemy, że za granicą prowadzą coś takiego, jak właśnie przewóz lodówkami na teren całego kraju. We Francji się nawet kwiaty tak przewozi. Ale no niestety ta usługa nie jest jeszcze rozwinięta w Polsce i firmy takie kurierskie, naprawdę te największe firmy typu DPD, oni mówią, że no wcześniej niż za rok lub za dwa lata do tego nie wprowadzą. Natomiast testują to teraz na terenie Warszawy i będziemy to prawdopodobnie z nimi jeszcze testować po prostu dla znajomych, żeby zobaczyć, jak ta dostawa wygląda. Może
jakoś tam zwiększymy możliwości dostarczania jedzenia na terenie Warszawy, poza tylko taksówkę i nasz rower. O tobie, Basiu, wiem, że jesteś miłośniczką Azji, generalnie azjatyckiej popkultury szeroko rozumianej. To na ramen trochę z kreskówek się wziął u ciebie? Wiesz co, no u mnie tak, no moje pierwszy kontakt z ramenem to było przez anime i przez komiksy, mangi. No ale no, u mnie zawsze ta Japonia gdzieś była. No. Jestem takim typowym milenialsem, co zaczynał od Tordziki z Księżyca i Polonii 1 i jakoś ta pasja się rozwinęła po prostu już bardziej, powiedzmy, obsesyjny sposób. Ja zawodowo nie jestem związana z Japonią, to jest po prostu moja taka pasja i hobby, więc... Ja byłam w szkole Ami Mizuno. O proszę! Ta nudna i z Merkurego. No ja byłam Rei. Studiowałam przez chwilę kulturę Japonii na Pejocie, ale u mnie to tak, ja nie umiem usiedzieć akademicko, także... Mm-hmm. No i jak to jest? Rozumiem, że Japonia jest mocno w kręgu tych twoich zainteresowań hobbystycznych. No i wyczytałam w różnych źródłach, że my tak w Polsce to trochę ten ramen fetyszyzujemy, że u nas to jest takie och, danie po prostu, na które po prostu idę do restauracji ładnie ubrany, nieomal. A tam to raczej street foodowo. I tak, i nie. O tyle street foodowo, że jest to danie slow fast food, czyli ono jest, ono się długo przygotowuje, długo trzeba go robić, ale już samo podanie i składanie go, jak już to wszystko, wszystkie składniki są przygotowane, no to jest chwila i to jest odpowiednie dla tak zwanych salarymenów zabieganych japońskich, którzy po prostu mają te 10 minut przerwy, żeby zjeść, biegną do tych ramen shopów, które są u nas tak jak kebaby rozmieszczone po prostu wszędzie i szybko wciągają siorbę, biorą tę gorącą, wysokokaloryczną, energetyczną zupę i wracają do pracy. To jest trochę tak samo jak z sushi, nie? Że my sushi też tak zrobiliśmy, z sushi taki mega fine dining, bo przyjechał z tej dalekiej Azji i no i wydawało się takim czymś po prostu bardzo wykwintnym. No ale nie zawsze musi być, nie? Sushi to kanapka, jak mówi Basia, to jest doskonałe. To jest kanapka, no. Nie masz chleba, to kładziesz na ryżu tą swoją szynkę z ryby, no i już. Mm-hmm. Aczkolwiek nie obrażając nikogo, kto robi jakby świetne, po prostu przemyślane omakase, nie? Mm-hmm. Ale tak w takim zwykłym założeniu, no to jest po prostu coś takiego, no a ramen to jest po prostu zupa z kluskami, no. Kluski z zupą. Będzie kluski z zupą, dokładnie. Jak się nad tym zastanawiam, no to trochę fetyszyzujemy za bardzo, ale to dotyczy wszystkiego, co pochodzi z Japonii. I tak nam się kojarzy z takim orientem. Dalekim i niedostępnym. U nas nie ma raczej takiej kultury jedzenia w biegu, u nas są kantyny pracownicze, u nas no, też są te kebaby. No, myślę, że kebab to jest taki odpowiednik szybkiego posiłku. No właśnie, przeczytałam to porównanie u Pyzy, w sensie na blogu Pyza Made in Poland, że to właśnie trochę tak, żeby sobie wyobrazić jakby popularność, częstotliwość występowania, sposób, w jakim ramen w Japonii występuje, to dobrze pomyśleć właśnie o polskim kebabie. Może teraz trochę mniej. O polskim kebabie jest w Lublinie. Słuchaj, prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka. No to właśnie się śmiejemy, że my mamy prawdziwy ramen u prawdziwego Polaka. I co w tym złego? Fetyszyzowanie w ogóle, wiesz, że o tutaj azjatycki kucharz, no to na pewno dobry, tak samo jak włoski kucharz, czy to tak naprawdę, wiesz, Włoch przyjechał. W życiu w kuchni nie był, ale wiesz, jest włoski kucharz i mam włoską kuchnię. W Krakowie swego czasu w centrum był kebab tak jak dawniej. I to było całkiem, nie zastanawiałam się, do jakich czasów się odwoływali, ale... Wow, ej, świetne, taki kebab staropolski. Ja myślę, że to jest coś, że to jest świetne. No a jak to jest? Faktycznie trudno o wege ramen w Japonii? O wegański ramen? Wiesz co, jeszcze w 2015 było to egzotycznie niespotykane. Teraz, jak byłam, jeszcze udało mi się być w Japonii w lutym 2020, czyli tuż przed wybuchem pandemii. No i to jeszcze to był moment, kiedy wszyscy się łudzili, że Igrzyska Olimpijskie się odbędą. No i nawet zostały wypuszczone ulotki dla wegetarian i wegan z przewodnikiem po Tokio, gdzie zjeść. No i powiem ci, że na tej mapce było tyle punktów, ile jest na jednej dzielnicy w Warszawie. Do każdego trzeba było po prostu jechać przynajmniej pół godziny. Byłam wtedy z Karoliną Bednarz i wybrałyśmy się właśnie na taki rajdik. Połowa z tych miejsc była zamknięta, no bo w Japonii to jest tak, że
Jak Japończyk stwierdzi, że nie wiem, nie ma jednego składnika, to on nie otwiera. No bo wstyd. No i no, nie ma za bardzo informacji na ten temat na Facebooku ani nigdzie. Także no jedzie się i no to może być zamknięte. No więc dwa razy tak pocałowałyśmy klamkę. No ale jeśli chodzi o wegański ramen, no to jest też taka sieciówka stricte wegańskiego ramen shopu, nazywa się Tistantan. A poza tym to jest egzotyczna ciekawostka, no bo weganizm w Japonii to jest no nadal ciężka sprawa, aczkolwiek w ciągu 5 lat bardzo dużo się zmieniło. No ale wciąż jest tak, że jak jesteś weganką, weganinem, no to przeżywasz ten podróż na umeboshi, onigiri z umeboshi, czyli z tą taką morelką skwaszoną w ryżu i... Śliwko morelka. Tak, śliwko morelka, dokładnie kwaśna śliwko morelka, ryż, ewentualnie natto, no ale tam też jest czasem sos rybny, no sos rybny jest wszędzie. Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o hype na ramen? Bo ja pamiętam, jak w Krakowie dawno, dawno temu się otworzył Ramen Girl. To były czasy, kiedy ludzie się pukali w głowę, że jak to 30 zł za rosół z dodatkami, a potem nagle coś się stało i był gigantyczny boom. Które po prostu nawet niewiele z Japonią mają wspólnego, zaczęły mieć ramen w menu. Jaki to już zupełnie temat na inną dyskusję, ale jednak. No i chciałam się zapytać, w jakim momencie jesteśmy? Ta fala się dalej wznosi, czy punkt kulminacyjny może opada? Ciężko powiedzieć. Ja mogę się wypowiedzieć z perspektywy mojej bańki, gdzie w mojej bańce ramen to już jest coś tak overrated, że po prostu już z Mają czasami myślimy, że dobra, trzeba coś nowego, ten ramen to już wszyscy robią, to już nie jest fajne, a potem wiesz, jedziesz taksówką, pan taksówkarz się ciebie pyta, a czym się pani zajmuje? Ja mówię, że no robię ramen. I nie wie, co to jest. No i tak naprawdę tylko w naszej bańce ten ramen jest overrated i już jakby to już jest... W ogóle jeszcze nie było piku. Ja myślę, że jeszcze wszystko przed nami, że dopóki pan w taksówce, każdy nie będzie wiedział, co to jest ramen, to jeszcze mamy dużo pracy. jeszcze dużo przed nami, także podchodzę optymistycznie. Fajnie, że powstają nowe miejsca z ramenem, fajnie, że powstają też nowe wegańskie rameny, co to było, wiesz, no 5 lat temu, no to totalna beka z nas, nie? Tak. Okej, fajnie, dużo jeszcze przed nami, na rynku jest na pewno jeszcze sporo miejsca na różne dobre rameny, no na kiepskie już nie ma. Nie. Tak, no w Polsce w ogóle mamy bardzo wysoki poziom ramenu. No właśnie, to też jest taka opinia, którą gdzieś tam przeczytałam, z którą się spotykałam, że naprawdę podchodzimy do tematu z bardzo dużym... Namaszczeniem. Z namaszczeniem i z powagą właśnie. Zdecydowanie, ale to jest akurat dobre, bo mamy takie podejście pełne pokory i szacunku do dodania poza naszego kręgu kulturowego i to jest fajne, ale no, my się nie reklamujemy jako, wiesz, autentyczny japoński ramen, mimo że wszystko, całe body, cały sens ramenu jest tu zachowany, więc to jest prawdziwy ramen, ale lubimy sobie tam podtwistować go troszeczkę z Polską, miałyśmy żur ramen na Wielkanoc, lubimy sobie coś tam śmiesznego do niego dodać, żeby niekoniecznie, wiesz, japońskiego. Na Food Studies, które kończyłam całkiem niedawno, na zajęciach z marketingu mieliśmy przykład Vegan Ramen Shopu jako fantastycznie prowadzonej komunikacji, w dodatku komunikacji nieszablonowej. Z tego chyba trochę słyniecie. O, no możliwe, nie wiem, to ja robię. Cieszę się, że to jest case study. Ja skończyłam studia w ogóle z fashion marketingu, w sensie to tak mocno powiedziane, bo to była komunikacja w modzie i projektowanie marki. Pracowałam też w PR-ze modowym teoretycznie, właściwie pracowałam w showroomie wcześniej, ale no, miałam kontakt powiedzmy tam z social mediami o tyle, że nikt mi nie dał ich prowadzić, bo ja to robię caps lockiem, często na kacu albo nie wiem, na szybko w łazience coś wymyślam i no nie wiem, to jest proste. No. Jest to na pewno niestandardowa komunikacja. Bardzo bym chętnie coś dodała na ten temat właśnie a propos niestandardowej komunikacji w social media. Każda komunikacja w social media powinna być niestandardowa. Aha. Jeżeli robisz standardową komunikację, to twoja firma jest do nikogo. W sensie, okej, nie mam na myśli wielkiej firmy typu, nie wiem, Play albo coś takiego, ale mam na myśli firmę, którą prowadzi człowiek, a nie jest korporacją. Jeżeli człowiek prowadzi firmę, to człowiek wie, do kogo mówi. I on nie może mówić do wszystkich, bo wtedy nikt nie usłyszy. My mówimy do osób, które znamy, które wiemy, w jakim są mniej więcej wieku, które wiemy, skąd mniej więcej do nas trafiły.
i dlatego wiemy, jak możemy się zachować. I okej, oczywiście trafiają się jakieś osoby czasami, które się na przykład na to obrażą i powiedzą, ej, grzeczniej, do klienta to trzeba grzeczniej. No ale my to mamy gdzieś, no, bo to nie jest klient, o którego będziemy walczyć. Taka osoba, która wymaga od nas, żeby było grzeczniej. Nie? My chcemy skrócić dystans maksymalnie i żeby każdy nasz gość został naszym ziomeczkiem. Mamy w tym momencie taką, wczoraj zrobiłam, zobaczyłam, że tam jedna dziewczyna, co pracuje, to tam długo nie podchodziła, bo ktoś przyszedł zamówić z odbiorem na miejscu. Nie byłam taka ebu-bebu, weź tak musisz podchodzić i w ogóle taki filmik nagrałam i wrzuciłam na naszą grupę, że co to ma być, bycie szefową. No i też poprosiłam, żeby kuchnia z tym pomagała, nie? I dostałam informację o tym, że na finlandzkiej, to jest dedykacja, Ewelina z finlandzkiej, która jest kucharką, jak ktoś przychodzi zamówić, to ona z nimi gada, opisuje im każdy ramen, a później wychodzi z nimi na szluga na zewnątrz, kiedy czekają. Ej, to jest najlepsze. To jest health hazard. Nie namawiam nikogo do palenia szlugów z gośćmi, ale uważam, że to jest dokładnie dusza tej knajpy. To tak ma być. I ja bym dokładnie tak samo robiła, gdybym była Eweliną. To jest coś, co my robimy w ramach terapii i bardzo za tym tęsknimy. Czyli właśnie obsługa gości w naszym lokalu. No, nie ukrywam, no źle znosimy tą pandemię też psychicznie, prawda? No, o tyle, że no, radzimy sobie jakoś, nie giniemy, no to jest takie, wiesz, no nie to, po co my mamy te lokale. No, ja na przykład umieram, jak nie widzę gości. Ja jestem typem ekstrawertycznym, więc ludzie ładują mnie energią. Rozumiem, że czekacie pewnie w napięciu na odmrożenie. No właśnie już nie, to już jest tak, że ja już, no mówię, ja jestem jak karaluch i Maja chyba też, no już przyzwyczailiśmy tak naprawdę do tego, ale to nie jest tak, że nie tęsknimy, tylko no już nie jest tak, że siedzimy przed każdym wystąpieniem premiera, zaciskamy zęby i trzymamy kciuki, kiedy, bo no ja już nie wierzę po prostu, że nasz rząd nas otworzy wcześniej niż w tym maju, no będzie miła niespodzianka, ale no nie chcę się też frustrować, no bo po prostu nie lubię się denerwować na rzeczy, na które nie mam wpływu, a na to absolutnie nie mam wpływu. Dużo knajp się teraz otwiera, no ale też, no nie wiem, mam mieszane uczucia co do tego wszystkiego. No my jesteśmy na tyle uprzywilejowanej pozycji, a to warto zaznaczyć, że Vegan Ramen Shop jest uprzywilejowaną knajpą o tyle, że my nie giniemy. Mamy gości, nie dają nam umrzeć, zamówienia są, mamy własne dostawy, które są tam w miarę okej działające, aczkolwiek nie idealnie, no bo to jednak nie jest proste, stąd też no nie miałabym na tyle śmiałości, żeby dawać rady innym restauracjom, jak należy radzić sobie w pandemię, że nie powiedziałabym, że słuchajcie, olejcie te aplikacje, no bo dla niektórych no nawet wyjście na zero, czy nawet jeżeli ktoś zarobi złotówkę na dowozie, no to już jest coś, to już jest kwestia być albo nie być. Dlatego no, nie ma jednej recepty tak naprawdę na to, jak sobie radzić w tej pandemii. Bardzo dużo restauracji się zamyka. Doszła do mnie informacja, że jedna z moich ulubionych koreańskich knajpek kończy swoją działalność. Miesiąc temu padła informacja o tym, że zamyka się Nippon-kan, czyli najdłużej działająca japońska restauracja w Warszawie. To są naprawdę przykre rzeczy. No i nie powiedziałabym tym ludziom, słuchajcie, no źle zrobiliście, powinniście zrobić to i tamto, no bo to nie jest łatwe. No, my mamy o tyle silną markę, tak jak wspomniałaś, że ludzie po prostu nie dają nam zginąć i jestem im bardzo wdzięczna za to. Bardzo nie lubię narracji typu, że najsilniejsi przetrwają, bo to nie jest prawda i jest to bardzo, bardzo przykre, dlatego że dużo restauracji się zamyka, które są no, świetne i nie wiem, do czego my wrócimy w maju. Tego się bardzo boję. No. Mam nadzieję, że jednak do czego. Bardzo byśmy chcieli, żeby to już się skończyło, bo po prostu jak widzimy, jak bardzo te wszystkie obostrzenia nie mają sensu, jak są po prostu ciągle obchodzone przez wszystkich bardziej uprzywilejowanych lub nawet mniej uprzywilejowanych, bo każdy tą maskę po prostu nosi na brodzie i tyle. Jak widzimy tych ludzi po prostu poutykanych w komunikacji miejskiej albo w kościółkach, to słabo nam się robi, no bo w restauracji jest po prostu mega bezpiecznie w stosunku do takich miejsc. Jest mega bezpiecznie.
ciepłą zupkę sobie zjeść w domu. No jak jesteś chory, to nie przychodź, nie? Ale tak poza tym to wydaje mi się, że no nie ma niebezpieczeństwa w otwieraniu restauracji. Na pewno nie jest to większe niebezpieczeństwo niż podróż komunikacją miejską w tym momencie. Czy otwarcie pewnie sklepów w galerii. Tak, no właśnie, sklepów w ogóle, które należą do korporacji, nie? I to te korporacje nie mają problemu teraz z utrzymaniem się, no bo przecież jakby, nie wiem, jakieś H&M czy Zary, one też w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo zwiększyły swoją sprzedaż taką wysyłkową, nie? Więc i mają wielkie magazyny i miały od zawsze tą wysyłkę, praktycznie po prostu przerzuciły się siły tam, nie? Myślę, że oni naprawdę nie leżą i kwiczą, a nasi rodzimi mali przedsiębiorcy no leżą i kwiczą, no. No ale to jest ogólnoświatowy problem, więc no ja jako mała siedziska nie mam rozwiązania aż na taki ogólnoświatowy problem, natomiast wiem, że te rozwiązania, które są wprowadzane, nie są rozwiązaniami, a działaniami PR-owymi i mogę to powiedzieć jako stary PR-owiec. Byle do wiosny. No, byle do wiosny, dokładnie. Długa rozmowa i długi odcinek, a ja i tak mam wrażenie, że zapomniałam o połowie tematów, które chciałam jeszcze poruszyć. Miałam z Mają porozmawiać o makaronie i o planach na zupki instant, z Basią o wielkiej miłości do grzybów i o resztkach z ramenki, czyli fantastycznym profilu instagramowym, który pokazuje background tworzenia najbardziej fotogenicznej zupy świata. Można by tak o ramenie długo, bardzo wielu wątków w ogóle nie poruszyłam, ale może jeszcze kiedyś do tematu wrócę. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli podobają Wam się moje podcasty, będzie mi przemiło, jeżeli udostępnicie je w swoich social mediach, zaprosicie znajomych do słuchania. Jeżeli słuchacie na Apple Podcasts, możecie wystawić mi recenzję. Możecie też napisać do mnie w prywatnej wiadomości na moim Instagramie Zabawy Jedzeniem albo na maila kontakt@zabawyjedzeniem.pl. Feedback jest dla mnie bardzo ważny, o ile nie najważniejszy, i bardzo Was o niego proszę. Kolejny odcinek za 2 tygodnie. Tymczasem do usłyszenia.